przypadku kredytów frankowych sądzę, że interwencja prawna, inteligentna, taka budująca zrozumienie i zgodę wśród zdecydowanej większości Polaków powinna polegać na tym, że w przypadku, kiedy dochodzi do upadku umowy, do unieważnienia umowy, strony postępują w taki sposób, aby kredytobiorca ponosił mniej więcej koszty takie, frankowy kredytobiorca, jakie ponosił kredytobiorca złotowy. Określenie takiej zasady, albo ustawowe, albo na mocy delegacji ustawowej, tworzyłoby bardzo dobrą przestrzeń do zawierania obustronnie korzystnych umów, porozumień pomiędzy klientami i bankami. Pamiętajmy, że dyrektywy unijne w przypadkach, kiedy dochodzi do jakichś wątpliwości prawnych czy sporów, mówią, że celem tego postępowania jest utrzymanie umowy, bo to są umowy wieloletnie i utrzymanie takiej umowy dla klienta oraz dla innych obywateli poprzez sektor bankowy leży w dobrze pojętym interesie, bo ta jedna umowa kredytowa nie kończy relacji na przyszłość. Uważam, że ta propozycja sprzed 2 lat i konsekwentnie to, co w tej chwili jest prezentowane jako ewentualność regulacji ustawowej, jest moim zdaniem najdalej idącym rozwiązaniem, dającym się racjonalnie uzasadnić. Ono sprowadza historycznie warunki, na których klienci frankowi czy tam w innych walutach zaciągali kredyty w roku 2005, 2007, 2008, zostały przeliczone na warunki, jak gdyby zaciągnęli kredyt złotowy. Byłoby to efektywnie zrównanie ich pozycji z kredytobiorcami złotowymi. I to jest fair. To jest i tak uprzywilejowanie tych klientów, ale to jest fair. Wszystko ponad tą wielkość wydaje mi się być po prostu bezzasadnym wzbogaceniem stosunkowo wąskiej grupy osób i odpływem kapitałów banków, no, z konsekwencjami daleko idącymi. Bank, który ja reprezentuję, odpisał około 7 miliardów złotych na ryzyko prawne związane z tymi kredytami. To są olbrzymie pieniądze. Bank dysponuje w tej chwili, no powiedzmy, trochę ponad dwukrotnie tą wielkością kapitałami własnymi. Te 7 miliardów złotych, które w tej chwili przeznaczyliśmy na ewentualne wsparcie tego typu rozwiązania, w jakimś sensie tego, które promuje Komisja Nadzoru Finansowego, to jest podstawa do plus minus około 70 miliardów kredytów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 70 miliardów kredytów to może sfinansować dziesiątki tysięcy mieszkań, więc to jest po prostu społeczne marnotrawstwo. Jednocześnie, jak mówię, uprzywilejowanie przeciętnie bardziej zamożnych ludzi w Polsce. To byłaby granda.